Jan Paweł II, papież, Polak, szósty suwerenny władca państwa watykańskiego, przywódca duchowy Polaków, licznych innych narodów, znakomity naukowiec, fenomenolog, znakomity dydaktyk, filozof historii, dramaturg, poeta. Można powiedzieć, że człowiek o w związku z wymienionymi właściwościami, o znakomitych kompetencjach, przede wszystkim intelektualnych i kompetencjach moralnych. W konferencji biorą udział naukowcy w tej dyskusji dzisiejszej naukowej, reprezentujący różne uczelnie. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Wojskową Akademię Techniczną, Wyższe Seminarium Duchowne w Pieniężnie. W tym miejscu witam gorąco wszystkich uczestników konferencji, szczególnie studentów Akademii Obrony Narodowej, jak sądzę również młodzież skupioną wokół Instytutu Papieża Jana Pawła II. Konferencję... Tym samym pozwólcie, ekscelencje, szanowni państwo, pozwólcie, że konferencję uznam za otwartą i bardzo uprzejmie poproszę o kilka słów, o zabranie głosu przez naszego zwierzchnika duchowego, biskupa polowego. Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich witam i cieszę się, że ten temat został podjęty. Wszak uniwersytet oraz każda wyższa uczelnia jest miejscem poszukiwania prawdy i zdobywania mądrości. Zagościć więc może każdy temat. Ludzie zaproszeni do dysputy mogą pochodzić z różnych środowisk, odmiennie postrzegać otaczającą nas rzeczywistość i reprezentować różne nurty myślenia. Ważne jest, aby przychodzili z posługą myślenia, nikomu niczego nie narzucając siłą, szanując stanowisko drugiej strony. Plus ratio quam vis, bardziej rozum niż siła. Oto naczelna zasada, której powinni pozostać wierni uczeni i uczący się, profesorowie i studenci. I dlatego dobrze, że ten temat jest podjęty i że są przedstawiciele różnych środowisk. Szanowni państwo, na przełomie XX i XXI wieku pojawił się niezwykły człowiek. Na różne sposoby próbuje się opisać jego wybitną osobowość i niezwykłą aktywność. Wielki filozof i znakomity etyk, mistyk i prorok, niestrudzony pielgrzym, odważny obrońca praw człowieka. Nie dał się zamknąć w żadne schematy. Wychodził poza mury świątyń, spotykając się z setkami, tysięcy, a nawet milionami ludzi na wszystkich kontynentach. Przekroczył próg synagogi i meczetu. Przemawiał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. Mówił do profesorów wyższych uczelni, studentów, ale i ludzi prostych, robotników. Spotykał się z piastującymi władzę, z opozycją i więźniami, z młodzieżą i dziećmi, oraz chorymi niepełnosprawnymi. Nikogo nie wykluczał. Szedł do każdego z miłością i posługą myślenia. Kiedy przemawiał, do wielu jego słowa i gesty odczuwaliśmy tak, jakby były kierowane osobiście do każdego z nas. Sam tego doświadczyłem, sam byłem świadkiem wielu takich niezwykłych spotkań. Jak wiadomo, tą niezwykłą osobą był i jest Jan Paweł II, papież rodem z Polski. Oryginalność i uniwersalizm jego myśli wynikały przede wszystkim z jego życiowych doświadczeń. Poznał ponure oblicze zarówno niemieckiego nazizmu, jak i sowieckiego komunizmu. Był świadkiem niszczenia i łamania podstawowych praw człowieka, a wśród nich prawa do życia i prawa do wolności. Kiedy stanął na czele Kościoła, korzystając z polskiego doświadczenia, w swojej posłudze nie kłaniał się okolicznościom i nie pozwolił, aby prawda stała za drzwiami.
Podkreślił to Benedykt XVI podczas uroczystej beatyfikacji, kiedy powiedział takie słowa, że swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Jan Paweł II stał się głosem tych, którzy głosu nie mają, biednych, bezrobotnych, prześladowanych z powodu rasy lub wyznawanej religii. W wielu zakątkach ziemi jego prorocze słowa, mimo zagrożenia przemocą, sprawiały, że ludzie podjęli ryzyko walki o wolność, domagając się przyznania im należytego miejsca w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Siła oddziaływania tego papieża przyczyniła się, jak to już zostało powiedziane, do upadku bloku sowieckiego i wielu dyktatur na świecie. Występując 2 października 1979 roku na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Jan Paweł II powiedział, że droga do pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzi przez określenie, uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, społeczeństw i narodów. W podobnym duchu przemówił też 17 marca 1988 roku do Komisji Parlamentarnej Rady Europy. A mówił tak. Konieczność obrony i ochrony z podkreśleniem wszędzie godności każdej ludzkiej istoty i uświadomienie sobie godności nieodbieralnej każdej osoby jest bazą, na której powinno być budowane społeczeństwo, które pragnie być uważane za cywilizowane i sprawiedliwe. Z upływem czasu ta konieczność obrony praw i godności człowieka nie zmniejszyła się, mówił papież. Staje się ona nawet bardziej pilna wobec nowych sytuacji, a zwłaszcza wobec postępu w dziedzinie naukowej i technicznej. Nieustannie przekonywał, że ludzkość może postawić tamę wojnie i przemocy jedynie przez poszanowanie praw przysługujących każdemu człowiekowi, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania, koloru skóry, religii i języka. Wytrwale promował prawo do wolności sumienia i wyznania. Stawał w obronie życia, prawa rodziny oraz godności kobiety. Nie negując nic z tego, co wcześniej zostało powiedziane, pamiętając o jego rozpaczliwym wołaniu o zaniechanie przemocy i wojen, trzeba podkreślić, że Jan Paweł II był realistą. 10 września 1983 roku w Wiedniu, przemawiając z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, wyjaśniał, że są takie sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego w tragicznych okolicznościach nie mogą się uchylać chrześcijanie. Nade wszystko jednak jesteśmy świadomi, że mowa oręża nie jest mową Jezusa Chrystusa. 2 czerwca 1991 roku podczas pamiętnego spotkania z Wojskiem Polskim docenił tych, którzy, i tu cytuję, nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zaś w roku wielkiego jubileuszu, w roku 2000, 19 listopada, podczas spotkania z wojskiem i policją, nazwał policjantów i wojskowych sługami bezpieczeństwa i wolności narodu. Ponadto podkreślił, że jeśli zawiodą działania polityczne i pokojowe metody obrony, i tu cytuję, trzeba podejmować konkretne działania w celu rozbrojenia agresora. 2 kwietnia 2005 roku na wieść o śmierci promotora i obrońcy praw człowieka wszystkich ogarnął smutek,
popłynęły łzy, ale na placu świętego Piotra rozległy się też oklaski. Był to wyraz uznania i wdzięczności za to, czym nas przez te 27 lat obdarował i co uczynił dla świata. Na jego pogrzeb przybyli prezydenci największych państw świata oraz przywódcy wielu narodów. Byli obecni przedstawiciele wielu religii świata. Żegnały go miliony ludzi. Święci i arystokraci ducha nie przemijają. Warto zatem, a nawet trzeba sięgać do ich pism, analizować decyzje i podejmowane działania. Nie wystarczy jedynie podziwiać dokonania Jana Pawła II, lecz należy pielęgnować w sobie te jego cechy, które sprawiły przemiany wielu. Niezwykle mocna wiara w Boga, wrażliwość na biedę, na prześladowanie, szacunek dla każdego człowieka sprawiły, że papieskie marzenia o lepszym świecie w znacznej części zostały zrealizowane. Pokój i bezpieczeństwo są darem, ale jeszcze bardziej zadaniem. Gratuluję Akademii Obrony Narodowej zorganizowania konferencji na temat Jan Paweł II, a problemy bezpieczeństwa. Dziękuję, że nie uległa naciskom i próbie ośmieszenia tej inicjatywy. Ponadto proszę, abyśmy zawsze dawali świadectwo, że wiele istotnych problemów nie ogranicza się jedynie do wymiaru konfesyjnego. Trzeba na nie spojrzeć przez pryzmat podstawowych praw, które przysługują każdemu człowiekowi. I tego właśnie uczył Jan Paweł II. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie, jestem przekonany, że w pełni wpisuje się w realizację misji Akademii Obrony Narodowej. A tą misją jest przyczynianie się do utrwalania bezpieczeństwa i obronności naszego państwa. Poprzez badania naukowe, poprzez działalność ekspercką, oczywiście i działalność dydaktyczną, która konsumuje wspomniane i wymienione przeze mnie dwie pierwsze działalności. Ta misja obejmuje również przygotowanie elit, a więc tego personelu bardzo dobrze przygotowanego, profesjonalnie przygotowanego, które zasilają nie tylko siły zbrojne, ale również organy administracji państwowej, które wnoszą stosowny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa i oczywiście również stosowny wkład na arenie międzynarodowej, zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego. Można zatem powiedzieć, że dzięki realizacji tej misji Akademia Obrony Narodowej jako uczelnia publiczna, jako uczelnia resortowa wróciła do korzeni, a więc do tradycji, do zadań, jakie wykonywała wiele, wiele lat temu powołana przez księcia Adama Czartoryskiego Szkoła Rycerska. Albowiem szkoła ta kształciła nie tylko wojowników, a więc tych ludzi, którzy stawali na polu walki, ale również administratorów. I można śmiało stwierdzić, że właśnie teraz, po wielu, wielu latach, między innymi Wydział wrócił do korzeni i również przygotowuje wspomniane elity nie tylko dla sił zbrojnych, ale również dla administracji publicznej. Realizacja tego dzieła domaga się jednak od uczelni szczególnego wysiłku. Chcemy, aby absolwenci naszej Akademii rzeczywiście byli ekspertami w tym, co dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności państwa. Podejmujemy zatem szereg przedsięwzięć badawczych, dydaktycznych, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesności. A wszyscy wiemy, że ten świat współczesny niesie nam wiele niespodzianek w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie kwestii związanych z obronnością państwa. Zadaniem Akademii było, jest i pozostanie wytyczanie nowych kierunków badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i jego dobra. Uczelnie, szczególnie o takim profilu jak nasza, mają wręcz obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie. Proponując Państwu
naukową i systematyczną refleksję nad nauczaniem Jana Pawła II. W tym, co dotyczy bezpieczeństwa narodowego, widzimy także przyczynek do studiów nad działaniami wielkich postaci XX wieku na arenie międzynarodowej. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć między innymi papieża Jana XXIII, który na prośbę prezydenta Kennedy'ego stał się mediatorem w kryzysie kubańskim. Chciałoby się powiedzieć, że wszyscy pamiętamy ten kryzys, ale wydaje się to niemożliwe. Rok 62, natomiast powinniśmy zaufać ekspertom, którzy jednoznacznie twierdzili, że świat stanął przed przepaścią kolejnej wojny i to prawdopodobnie nuklearnej. I tylko dzięki zaangażowaniu papieża Jana XXIII do tej tragedii nie doszło. 25 października wspomnianego roku zaapelował przez radio o zaprzestanie eskalacji konfliktu radziecko-amerykańskiego. Dzień później w Związku Radzieckim, w znanej gazecie wówczas Prawda, ukazała się informacja w pełni przekazująca papieski apel. Gazety na całym świecie pisały, cytuję, to, co uczynił papież, przejdzie do historii. Moskwa i Waszyngton potrzebowały pretekstu, aby skończyć niebezpieczną incytację militarną. Słowa papieża, który wezwał światowych przywódców do rozmów, spełniły taką rolę. Rozpoczęły się negocjacje, które doprowadziły do wycofania rakiet rosyjskich, radzieckich z Kuby. Szczególną wartość dokumentów papieskich, w tym co dotyczy kwestii bezpieczeństwa, ujawnia się, gdy zauważymy, że wzywając do troski o unikanie wojen, zarazem dalekie są od stereotypowego obrazu myśli pacyfistycznej, który zawiera dążenie do pokoju za wszelką cenę, nawet kosztem rezygnacji z najwyższych wartości. Papież Paweł VI pisał w 68 roku, cytuję, należy sobie życzyć, by wyniesienie ideału pokoju nie stało się popieraniem lenistwa tych, którzy boją się oddać swe życie na usługi własnego kraju i swych braci, zaangażowanych w obronie sprawiedliwości i wolności, lecz starają się tylko uciec od odpowiedzialności, od koniecznego ryzyka, wykonywaniu wielkich zadań i wspaniałomyślnych przedsięwzięć. Pokój to nie pacyfizm. Nie zawiera w sobie pojęcia życia podłego i leniwego, ale głosi najwyższe i powszechne wartości życia, takie jak prawda, sprawiedliwość, wolność i miłość. Przytoczone tu dwie osoby zacne, które można powiedzieć, że dały jakiś taki przyczynek do angażowania się papieży w rozwiązywanie międzynarodowych sytuacji kryzysowych, znalazło również przełożenie na naukę Jana Pawła II, na stanowisko jego chociażby odnośnie kwestii humanitarnej interwencji. A więc tej interwencji, która budzi w środowisku naukowym, ale nie tylko, w środowisku polityków, w środowisku szeroko pojętej społeczności międzynarodowej, największe kontrowersje. Ponieważ z jednej strony staramy się ulżyć cierpieniu ludzkiemu, z drugiej zaś używamy przemocy. I tutaj papież jasno sprecyzował swoje stanowisko, że w sytuacjach szczególnych, kiedy inne rozwiązania są zawodne, należy takie przedsięwzięcia podjąć. Zapraszając Państwa do zasłuchania się i wnikliwej ze wszechmiar naukowej analizy przedstawianych treści, dziękuję szanownym prelegentom za okazaną życzliwość i przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w tej ogólnopolskiej, mimo wszystko, konferencji. Szczególne podziękowania składam Instytutowi Papieża Jana Pawła II w Warszawie za współpracę, za wsparcie finansowe naszej konferencji. Podziękowanie te składam na ręce obecnego dyrektora tego szanownego Instytutu, księdza prałata doktora Zdzisława Strudzika. Myśląc o Instytucie Papieża Jana Pawła II, nie sposób nie zauważyć jego powszechnie znanej działalności, której celem jest upamiętnianie osoby, życia, dzieła Jana Pawła II
jak tu wspomniał już pan prorektor do spraw naukowych, wielkiego humanisty, wielkiego teologa, człowieka o głębokiej wiedzy, wielkiej kulturze, którego ukształtowała polska tradycja. Nie bez znaczenia jest fakt, że celem Instytutu jest ochrona dziedzictwa narodowego, jakie stanowi spuścizna po papieżu, dla milionów rodaków w kraju i za granicą. Ciesząc się zatem obecnością Państwa, życzę wszystkim owocnych obrad, głębokich przemyśleń i tej wewnętrznej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. Temat mojego wystąpienia, Stolica Apostolska wobec współczesnych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, nie jest przebrzmiały. Rzeczywiście, jeszcze dziś w powszechnej opinii pojęcie bezpieczeństwa łączy się z wykorzystywaniem siły. Dziś, dzięki Bogu, gdy Stolica Apostolska od prawie 150 lat nie ma już państwa kościelnego, byłoby zbyt patetyczne pytanie stawiane za Stalinem o to, ile dywizji ma papież. Dlatego chciałbym krótko odpowiedzieć na pytanie, co należy dziś rozumieć pod pojęciem bezpieczeństwa. W oparciu o to przedstawię w zarysie wkład, jaki wniosło nauczanie papieży w ewolucję koncepcji bezpieczeństwa oraz zilustruję to niektórymi przykładami z konkretnej działalności Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym. W drugiej połowie zeszłego wieku, w czasie największej konfrontacji między Wschodem i Zachodem, czyli w pewnym uproszczeniu między reżimem komunistycznym a światem kapitalistycznym, koncepcja bezpieczeństwa światowego powoli przesuwała się od ochrony interesów i strategii czysto narodowych i geopolitycznych ku trosce o jednostki i całe społeczności. W 1994 roku doroczny raport Programu Narodów Zjednoczonych do stosunku rozwoju UNDP wprowadził do obiegu termin bezpieczeństwo człowieka. Kładł on nacisk na politykę bezpieczeństwa poszczególnych jednostek i całych społeczności, biorąc pod uwagę ich podstawowe potrzeby i miał na celu zapewnić mieszkańcom ziemi wolność od niepewności, głodu, biedy, chorób, przemocy, nierówności i kataklizmów powodowanych przez człowieka i siły natury. Koncepcja ta została przyjęta przez wszystkie państwa. Nie tylko przez kraje będące w fazie rozwoju i nękane konfliktami. Koncepcja bezpieczeństwa ludzkiego bazowała na mechanizmie suwerenności narodowej, współpracy między państwami, na partnerstwie i dyplomacji. Zresztą wszystkie elementy tej koncepcji były obecne w deklaracji fundamentalnej ONZ. Obalenie bloku komunistycznego i transformacja bloku zachodniego, kapitalistycznego stworzyły większą przestrzeń dla prawa międzynarodowego, ograniczając stosowanie tak zwanej zasady wewnętrznej suwerenności, domestic jurisdiction, poszczególnych państw w stosunku do ustawodawstwa i procesu implementacji praw człowieka. Stosując się ściśle do koncepcji wewnętrznej suwerenności,
każdy kraj miał prawną możliwość samodzielnego urządzania systemu praw człowieka według własnych kryteriów, bez ingerencji innych państw. Natomiast obecnie podkreśla się, że zasada nieingerowania, non-intervention, w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa nie może już być pretekstem pozwalającym różnym reżimom na stosowanie stałej przemocy czy naruszania praw człowieka. Mówiąc inaczej, wspiera się stopniową ewolucję koncepcji suwerenności narodowej. Z faktu, że danemu państwu przysługuje atrybut suwerenności, nie można wywodzić, że przysługuje mu prawo do bezkarnego stosowania przemocy, zabójstw, masakr, bezpostawnego więzienia, tortur, wydalania na siłę własnej ludności w celu rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, zapobiegania lub dławienia powstań, czy po prostu w celu utrzymania się przy władzy. Suwerenność jest coraz bardziej rozumiana przede wszystkim jako odpowiedzialność za przestrzeganie praw obywateli i koegzystencję międzynarodową, a nie tylko jako niepodległość i wolność od ingerencji innych państw w sprawach wewnętrznych. Ponadto wiek XX był świadkiem tragicznej ewolucji i koncepcji wojny, która aż do tamtego czasu na pierwszym miejscu miała obiekty wojskowe jako cel do zniszczenia. W ostatnim dwudziestoleciu wojny coraz bardziej przekształciły się we wojny domowe. Konflikty o charakterze etnicznym, kulturowym, politycznym, wykorzystając przy tym pewne konotacje religijne. Tak na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym, technika oferowała iluzję wojen inteligentnych, czyli militarnych operacji chirurgicznych o bardzo precyzyjnie wybranych celach, których efektem miały być jedynie obiekty o znaczeniu ściśle wojskowym czy przynajmniej strategicznym. W rzeczywistości takie operacje spowodowały nadmierny wzrost ofiar wśród ludności cywilnej, a zniszczenie dotyczyły przede wszystkim infrastruktury społecznej i ekonomicznej o życiowym znaczeniu dla ludności. W takim kontekście pojawiła się doktryna interwencji humanitarnej, mającej na celu ochronę ludności cywilnej w sytuacjach konfliktowych. Doktryna ta, wsparta przez prawo humanitarne, skodyfikowane w 4 konwencjach genewskich, natychmiast spotkała się z wieloma zastrzeżeniami i oporem ze strony tych państw, które stały na stanowisku, że interwencja zbrojna bez zgody państwa odpowiedzialnego za przemoc przeczy zasadzie suwerenności i wzbudza obawę pogwałcenia zakazu używania siły zapisanego w wielu miejscach Karty Narodów Zjednoczonych. W ten sposób powoli torowała sobie drogę zasada obowiązku ochrony, która nie jest jeszcze skodyfikowana jako norma prawa międzynarodowego, ale która zadomowiła się już szczególnie we świecie akademickim na tyle, że jest określana skrótkiem R2P, oznaczającym angielski zwrot
responsibility to protect. Ta pojawiająca się norma idzie dalej niż interwencja humanitarna, dotycząc społeczeństw dotkniętych masowym bestialstwem, ludobójstwem, zbrodniami wojennymi i przestępstwami przeciw ludzkości. Uznaje ona zasadę suwerenności narodowej i pierwszorzędnej odpowiedzialności każdego państwa w zakresie ochrony własnego społeczeństwa przed takimi zbrodniami. Jednak, gdy jakieś państwo okaże się nieczułe na takie zbrodnie lub niezdolne do ochrony przed nimi, winna zająć się tym wspólnota międzynarodowa, podejmując inicjatywę w zakresie pokojowych sposobów przewidzianych przez prawo międzynarodowe lub w ekstremalnych sytuacjach, uciekając się do rozwiązań siłowych z zachowaniem warunków, o których mówi rozdział 7 karty ONZ. Obowiązek ochrony dotyczy przede wszystkim władz rządowych w ich odpowiedzialności za własnych obywateli. Jest jednak także międzynarodową odpowiedzialnością zbiorowną w tym sensie, że jeśli jedno z państw nie wypełnia tego obowiązku, inne państwa mają prawo i obowiązek interweniowania w sprawy wewnętrzne, aby wymusić na tym państwie godne postępowanie. Zasada obowiązku ochrony, sformułowana przez szefów państw i rządów zebranych w Nowym Jorku we wrześniu 2005 roku, była inspiracją dla rezolucji ONZ w sprawie interwencji w Libii, nawet jeśli odniosła słaby skutek. W przypadku Syrii nie zafunkcjonowała. Na Mali odpowiedzialność została podjęta w szczególności przez jedno państwo w przeszłości kolonialne. Jest to koncepcja obiecująca dla budowania pokoju, ale mechanizmy podejmowania decyzji przez wspólnoty międzynarodowe nie są jeszcze zadowalające i wola polityczna członków tej wspólnoty wydaje się być mocno podzielona. Jaka była rola Stolicy Apostolskiej w tak opisanej ewolucji, poszerzenia wizji i koncepcji bezpieczeństwa? Jaki był w tym wkład nauczania papieskiego i działań dyplomacji Stolicy Apostolskiej? Z uwagi na poprawność metodologiczną, po krótkim naświetleniu pierwszej części powierzchownego mi tematu bezpieczeństwa międzynarodowego, chciałbym zaprezentować drugą jego część, Stolicę Apostolską. Z jakiego tytułu Stolica Apostolska, która przede wszystkim jest bytem o charakterze religijno-moralnym, pozostaje również członkiem wspólnoty międzynarodowej i prowadzi działalność dyplomatyczną? Z jakiego tytułu papież ze swoim nauczaniu dotyka także takich zagadnień jak bezpieczeństwo, które na pierwszy rzut oka nie należy do materii ściśle religijnej i moralnej? Patrząc na porządek tej konferencji, wydaje mi się, że ta kwestia będzie omawiana później przez innych prelegentów, dlatego też z uwagi na ograniczenie czasowe pominę tę problematykę. Chciałbym natomiast skupić się na zaprezentowaniu wkładu myśli i działalności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, analizując 5 szczegółowych kwestii. Bezpieczeństwo międzynarodowe
w rozwoju katolickiej nauki społecznej, udział Stolicy Apostolskiej w konferencji przekształconej później w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, obowiązek ingerencji według Jana Pawła II, refleksje papieży na temat obowiązku ochrony i związek między bezpieczeństwem i prawami człowieka w nauczaniu ostatnich papieży. Czym jest katolicka nauka społeczna? Jest dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożonym rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej we świetle wiary i tradycji kościelnej. Ta refleksja i interpretacja rzeczywistości społecznej we wszystkich jej aspektach rozpoczęła się w zasadzie od encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII aż do Solicitudo Rei Socialis Centesimus Annus papieża Jana Pawła II. Katolicka nauka społeczna jest jak wielki zespół kół koncentrycznych. W centrum jest osoba ludzka ze swoją godnością i niezbywalnymi prawami. Później idą koła oznaczające miejsca, w których człowiek się rozwija i wchodzi w relacje: rodzina, szkoła, praca, zdrowie, polityka i społeczność lokalna. Potem następuje społeczność krajowa, a na końcu również międzynarodowa, zglobalizowanego świata. Każde koło, każdy zakres, rodzina, społeczność lokalna, krajowa, światowa, zawsze musi być widziane w relacji do godności i praw osoby ludzkiej, która jest w centrum. Z tego też powodu za czasów dyktatur i reżimów totalitarnych pierwszej połowy poprzedniego wieku katolicka nauka społeczna rozwinęła koncepcję zasady pomocniczości. To znaczy, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować we wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. To jest bogata w dobre skutki zasada dla obrony tożsamości i działań rodziny, społeczności lokalnych, grup pośrednich znajdujących się między obywatelem i państwem, narodów, a w ostatecznym rozrachunku między jednostką stojącą wobec absolutystycznych żądań reżimów totalitarnych. Pomocniczość jest fundamentem bezpieczeństwa ludzkiego i środkiem przeciw totalitarnym wymaganiom grup będących u władzy. Zasada ta została też przyjęta jako nośny element w relacjach między państwami członkami Unii Europejskiej. Drugim fundamentem bezpieczeństwa ludzkiego rozwiniętym przez katolicką naukę społeczną jest zasada solidarności. Jest ona charakterystyczną cechą nauczania Jana Pawła II i stanowi już przewodnią jego encyklik społecznych. Jan Paweł II przeżył 30 lat swojego kapłańskiego i biskupiego życia w państwie o reżimie komunistycznym. Dobrze wiedział, że paliwem dla marksistowskiej machiny jest walka klas, która w krótkim czasie doprowadziła do rozdarcia tkanki społecznej i ludzkiej w komunistycznych społeczeństwach.
podejrzenia, wzajemna nieufność, donosy, nienawiść między klasami społecznymi, to wszystko doprowadziło do rozbicia systemu od środka. Antidotum na tamtą filozofię życiową i na system komunistyczny nie był rozwiązania siłowe, dominacja militarna i brutalna walka. Musiało ono pochodzić z dołu, od samego społeczeństwa. Musiało polegać na zmianie mentalności, na solidarności społecznej, która była czymś zgoła przeciwnym do walki klas. Solidarność zakłada poszanowanie praw człowieka i promuje je wszystkie, tak wspólnotowe, jak i indywidualne prawa obywatelskie, kulturowe, ekonomiczne i religijne. Udział Stolicy Apostolskiej w konferencji przekształcony później w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Myślę, że muszę pominąć ten i zobaczymy następny. Prawo obowiązek ingerencji według Jana Pawła II. Według prawa międzynarodowego ingerencja jest interwencją jednego państwa lub organizacji międzynarodowej, które z natury rzeczy nie mają do tego prawa w sprawie leżące w kompetencji państwa trzeciego. W oparciu o rozwój prawa międzynarodowego, o obrębie organizacji międzynarodowych lub regionalnych, wypracowanego na przykład przez KBWE, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zaaprobowało w 1988 roku rezolucję o pomocy humanitarnej dla ofiar katastrof naturalnych i sytuacji nadzwyczajnych. Mówi się w niej, że państwa nie mogą arbitralnie sprzeciwiać się propozycji pomocy humanitarnej, o ile ta nie ma charakteru zbrojnego czy interwencji odstraszającej. Dwa lata później to samo zgromadzenie ogólne przyjęło inną rezolucję o konieczności ustanowienia korytarzy humanitarnych przeznaczonych do bezpiecznego przekazywania pomocy, ewaluacji pracowników, ewakuacji pracowników znajdujących się w sytuacji zagrożenia oraz powrotu wysiedlonych i uciekinierów. Ze swojego pontyfikatu Jan Paweł II udzielił znaczącego poparcia etycznego dla prawa obowiązku ingerencji humanitarnej, zwłaszcza przy okazji tak zwanej wojny balkańskiej. W swoim przesłaniu do sekretarza generalnego ONZ napisał: moc zobowiązująca prawa i autorytet moralny najważniejszych instytucji międzynarodowych są fundamentem, na którym opiera się prawo do interwencji mającej na celu ochronę ludności, zakładników zabójczego szaleństwa, zwolenników wojny. Jan Paweł II nie przestawał przypominać zasady interwencji humanitarnej na Balkanach, precyzując, że niekoniecznie oznacza ono na pierwszym miejscu interwencję militarną, ale jakikolwiek typ działania, który skierowany jest do rozbrojenia agresora. Sposoby realizacji obowiązku interwencji humanitarnej popierane przez papieża dotyczyły przede wszystkim wytyczenia korytarzy humanitarnych, tworzenia wyjątków od nałożonych sankcji międzynarodowych,
aby nie dotykały i uciekli nie. One dotykały one bardziej zwykłej ludności niż reżimów oraz opieki nad osobami wysiedlonymi i uciekinierami. Jeżeli zaś chodzi o zbrojną interwencję humanitarną ze strony wspólnoty międzynarodowej, można ją uznać za usprawiedliwioną jedynie w tych przypadkach, w których weryfikują się pozytywnie kryteria prawa międzynarodowego, pozwalające na użycie siły w celu obrony zgodnie z prawem. Magnificencjo, szanowny panie rektorze, czcigodny księże nuncjuszu, wszyscy szanowni panowie i panie, profesorowie, goście, działacze społeczni, młodzieży studiująca i osoby zainteresowane. Ja muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny bardzo za zaproszenie do udziału w tej konferencji, ale zastanawiałem się nawet, czemu to zawdzięczam. No i chyba głównie temu fenomenowi, że chociaż nigdy nie miałem żadnych osiągnięć naukowych w badaniu tych problemów, mam bardzo długoletnie doświadczenie społeczno, zawodowo, polityczno, praktyczne. No i mam ten przez Boga dany, a nie przeze mnie wybrany walor, że żyję długo w ciekawych czasach. No i odwołując się tutaj do wypowiedzi księdza nuncjusza, chciałem, czego nie zamierzałem, powołać się na to, że mając lat 91, czyli w chwili kataklizmu II wojny światowej, jej początku, ale również roku końca pontyfikatu Piusa XI, roku 39, kiedy byłem maturzystą i miałem lat 17, kształcony byłem w pojęciach jako młody katolik w Warszawie, w katolickim liceum, które bazowały wtedy na objaśnianiu nam najnowszej sensacji kościelnej, dla wierzących ważnej, encykliki Quadragesimo Anno, encykliki 40-lecie Rerum Novarum i dwóch innych bardzo ważnych wypowiedzi Piusa XI, a mianowicie bardzo ideowo, polityczno, globalnie ważnych, proroczych wręcz, choć nie wszyscy to wtedy w pełni zrozumieli, i to w takiej kolejności. Encyklika Mit Brennender Sorge, napisana po niemiecku, palącą troską o hitleryzmie, i bezpośrednio potem, w króciutkim czasie, druga encyklika o bezbożnym komunizmie. A co przyszło w dziejach świata od 1939 roku? Co wstrząsnęło światem i bezpieczeństwem świata? Właśnie te dwa fenomeny, które Pius XI w końcowym stadium swojej 17-letniego pontyfikatu wyraźnie scharakteryzował. I to było moje pierwsze wychowanie, bo byłem wtedy przed maturą. I potem, jak klamrą zamyka się moje wejście do pracy w zespole redakcyjnym Tygodnika Powszechnego pod skrzydłami arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły w czasie Soboru Watykańskiego II, w połowie pontyfikatu Jana XXIII i od tej pory ponad ćwierć wieku pracy w Tygodniku Powszechnym pod skrzydłami Karola Wojtyły, a później po jego wyjeździe nadal jeszcze aż do stanu wojennego. To wszystko jest skarbiec doświadczeń. Było mi dane dożyć wobec tego, jak całemu temu pokoleniu, do którego należał właśnie Jan Paweł II i dokładnie ja od niego kilkanaście miesięcy młodszy, no doczekać tego ogromnego przełomu, którego on był moralnym, społecznym, ideowym i politycznym współautorem z roku w Europie w latach 80. No i w Nowej Polsce
być w służbie tego nowego państwa. I w służbie tego nowego państwa przyszło mi znowu zetknąć się z problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa globalnego, bezpieczeństwa europejskiego, a już nie bezpieczeństwa jednego tylko kraju i mojej ojczyzny, mianowicie zarówno w latach 1990-94 jako ambasadorowi pierwszemu postkomunistycznemu Polski w Austrii, wtedy dość ważnej w Europie, jak w latach 95, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych i ponownie ministrem spraw zagranicznych od roku 2001, ale przed tym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mającym oczywiście dużo do czynienia z problematyką aktywnie ważną wtedy, mianowicie wejście Polski do NATO. To był rok 99, ja od 97 roku od końca byłem przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu jako jeden z senatorów z Warszawy. Otóż to wszystko było ciągłym, aktywnym, koniecznym zajmowaniem stanowiska i dokształcaniem się w działaniu. Tak jak całe nasze nowe państwo, cała Trzecia Rzeczpospolita, no, dokształcaniem się w działaniu. W poczuciu bardzo silnego oparcia o takiego wielkiego sojusznika, jakim był właśnie Jan Paweł II. Dla wszystkich ludzi dobrej woli w ogóle, ale dla Polaków, jak wiadomo, w naszym odbiorze w szczególności. Minęło akurat 12 lat, wtedy byłem ministrem spraw zagranicznych, kiedy przyjęto deklarację milenijnych celów rozwoju, MDGS, która stała się kamieniem milowym w działaniach społeczności międzynarodowej na rzecz rozwiązania najbardziej palących problemów dotykających znacznej części mieszkańców Ziemi. W tym czasie świat stanął wobec nowych, wielkich wyzwań, takich jak nasilenie niekorzystnych zjawisk klimatycznych, międzynarodowego terroryzmu czy globalnego kryzysu o wielu obliczach, w wymiarze finansowym, gospodarczym, społecznym, wreszcie bardzo dotkliwego kryzysu żywnościowego. Kryzys unaoczył się zarówno siłą powiązań między różnymi sferami życia ludzkich społeczności, jak też współzależności międzynarodowych od handlu przez politykę żywnościową po kwestie migracji i zagrożenia bezpieczeństwa, którego podłoże często tkwi w problemach zrównoważonego rozwoju, w tym w wymiarze środowiskowym. 10 lat przed wypracowaniem tej deklaracji milenijnych celów rozwoju, Jan Paweł II w orędziu na 23 Światowy Dzień Pokoju, ogłoszonym 1 stycznia 1990 roku, podkreślał, że degradacja środowiska i rosnące ubóstwo stanowią zagrożenie dla światowego pokoju. W naszych czasach, cytuję, rośnie świadomość, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbrojne i różne formy niesprawiedliwości społecznej, wciąż obecne w życiu ludów i narodów, ale także brak należytego szacunku dla przyrody, chaotyczna eksploatacja bogactw naturalnych i stopniowe pogarszanie się jakości życia. Jest rzeczą niesprawiedliwą, aby niewielka uprzywilejowana grupa wybrańców gromadziła coraz więcej zbędnych dóbr, trwając dostępne bogactwa, podczas gdy nasze rzesze ludzi żyją w nędzy na poziomie minimum koniecznego do przetrwania. Koniec cytatu z Jana Pawła II. Jan Paweł II jednoznacznie wskazywał, że dotychczasowe narzędzia i organizacje współpracy międzynarodowej nie są wystarczające i nagła jest potrzeba wypracowania lepszego systemu międzynarodowej koordynacji w zakresie rozporządzania zasobami ziemi. I wśród czynników hamujących rozwój tego systemu papież wymieniał kwestie polityczne, przejawy skrajnego nacjonalizmu, interesy ekonomiczne, żeby nie wspomnieć o pewnych czynnikach, które hamują bądź wręcz uniemożliwiają, to jest dalszy ciąg jednozdaniowego cytatu, międzynarodową współpracę i podejmowanie skutecznych, długoterminowych działań.
Niecałe dwa lata pozostały do wypełnienia przez społeczność międzynarodową zobowiązań określonych MDGS i już teraz wiadomo, że wiele z nich nie zostanie zrealizowanych. Na szczycie ziemi Rio plus 20 w czerwcu 2012 roku szefowie państw i rządów zgodzili się, że niezbędne jest rozpoczęcie prac nad nowymi ramami wyznaczającymi globalne cele na rzecz zrównoważonego rozwoju. W trakcie negocjacji dokumentu końcowego konferencji bardzo wyraźnie ujawniły się różnice w oczekiwaniach krajów północy i krajów południa, a znalezienie wspólnego mianownika było szczególnie trudne. W tym kontekście orędzie Jana Pawła II sprzed ponad 20 lat, ogłoszone na dwa lata przed pierwszym szczytem ziemi w Rio de Janeiro pod nazwą Środowiska i Rozwój, pozostaje bardzo aktualne. Cytuję z tego orędzia. Kryzys ekologiczny uwydatnia pilną moralną potrzebę nowej solidarności, zwłaszcza w sferze stosunków między krajami rozwijającymi się i krajami wysoko uprzemysłowionymi. Państwa winny być coraz bardziej solidarne i wzajemnie się uzupełniać w działaniach na rzecz pokojowego oraz zdrowego rozwoju środowiska naturalnego i społecznego. Trzeba przy tym dodać, że prawidłowa równowaga ekologiczna jest niemożliwa do osiągnięcia, zanim nie zostanie rozwiązana sprawa strukturalnych form ubóstwa istniejącego na świecie. Koniec cytatu. Obecnie jeszcze dobitniej dostrzegamy wagę zahamowania zubożenia zasobów środowiska naturalnego i potrzebę jego ochrony w skali globu. Pomimo bowiem osiągnięcia pewnego postępu w niektórych obszarach eliminacji ubóstwa i powstrzymania dalszej degradacji środowiska w ostatnich 20 latach, ważne jest wyzwania globalne związane z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju pozostają nadal nierozwiązane. Poważne zaległości odnotowuje się między innymi w realizacji praktycznie wszystkich potrzeb. Około 1,4 miliona ludzi nadal żyje w skrajnym ubóstwie, a jedna szósta ludności świata jest niedożywiona. Zasoby naturalne ulegają w szybkim tempie wyczerpywaniu, a światowa emisja gazów cieplarnianych nadal rośnie. Jeszcze większego znaczenia nabiera promowanie zrównoważonego podejścia do zasobów środowiskowych, zapewnienie dostępu do wody, sanitariów, energii, żywności, jak również zapewnienie zasad demokracji, w tym równego traktowania kobiet. Dodatkowym wymiarem może być kwestia wspierania kobiet żyjących w ubóstwie czy nędzy. Kobiety stanowią 70% z miliarda ludzi dotkniętych ubóstwem. Stąd ważnymi aspektami powinny być edukacja, jak również dostarczenie im technologii łatwych do obsługi, tzw. low-tech, dzięki którym mogą one zabezpieczyć dla swoich rodzin czystą wodę i pożywienie. Klęskę niedożywienia, nędzy i głodu Jan Paweł II przedstawiał jako skutek niesprawiedliwego podziału zasobów ziemi między poszczególne narody i klasy społeczne, a zatratę poczucia sensu życia i cierpienia uzależnia od rozpowszechnionych postaw nieuporządkowanego konsumpcjonizmu, stawiających wyżej mieć nad być. To w encyklice Evangelium Vitae z 1995 roku. Współczesna cywilizacja jest cywilizacją odpadów i marnotrawstwa, w której, to z encykliki Sollicitu do Rei Socialis, 1987, posiadany przedmiot zastąpiony innym, doskonalszym, zostaje odrzucany bez uświadomienia sobie jego ewentualnej trwałej wartości dla nas lub dla kogoś uboższego. W pierwszej encyklice Jana Pawła II, Redemptor Hominis, papież podkreślał, zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja Ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowanych
wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki niosą z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, alienują go w stosunku do przyrody, odrywają od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. To tyle cytat z Redemptor Homis. I zbliżając się do końca. W przedostatniej encyklice Fides et Ratio w 1998 roku Jan Paweł II podkreślił, że obok problemu pokoju oraz współistnienia ras i kultur, problem ekologiczny należy do najpilniejszych problemów naszych czasów. 12 lat, które minęło od przyjęcia MDGS, to wystarczający czas, by dokonać refleksji podsumowującej i najwyższy czas, aby odnowić i wzmocnić wolę dalszych działań. Czas też na nowo uświadomić sobie, że musimy działać razem na zasadach multilateralizmu. Wspólna jest też nasza odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie zrównoważonego rozwoju i życie przyszłych pokoleń. I jest to wezwanie, które niezmiennie przez wiele lat, powtarzał Jan Paweł II, na długo przed tym, nim społeczność międzynarodowa zasiadła w konferencyjnych salach, by uzgodnić potrzebę podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju we wspólnych globalnych ramach. Przed nami dalsze zasiadanie w salach i dyskutowanie, ale również pamięć o ideowej motywacji naszych działań, ideowej tej głębszej. Jan Paweł II bowiem, jak to już wspomniano, był wielkim realistą i jego pokolenie ludzkie w świecie i w Polsce, do którego ja należę, widziało wiele systemów władzy, które zwykle, jak się okazywało, dawały jedynie iluzoryczne poczucie stabilności. Doświadczenia tej generacji najstarszej dzisiaj pokazują, że stawianie na chwilową i pozorną stabilność jest krótkowzroczne, a bywa wręcz niebezpieczne. Życie i rozwój, także ekonomiczny, kryją w sobie wiele niespodzianek, zdrowe wspólnoty interesów bez sentymentalnych iluzji, ale też bez porzucania wiary w wielkie cele i wartości tworzą dobry fundament stabilnej i bezpiecznej przyszłości. Dlatego Jan Paweł II, podkreślając fundamenty moralne i religijne Europy, pragnął Europy efektywnej, która byłaby w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom, ale zarazem Europy, która nie będzie wyłącznie czy głównie rynkiem wymiany usług i towarów, bądź areną realizacji doraźnych interesów. Trwała podwalina wspólnego dziedzictwa cywilizacyjnego i jego akceptacja powinny decydować o przynależności do Europy i określających jej systemową tożsamość instytucji europejskich. I to byłoby na tyle. Dziękuję. Zagadnienie udziału Stolicy Apostolskiej w kształtowaniu Europy nowoczesnej na gruncie oczywiście Unii Europejskiej, zagadnienie bardzo szerokie i z reguły oparte o rolę naszego papieża Jana Pawła II i jego wkładu w integrację w polską drogę do Unii Europejskiej. Kilka dni temu opublikowałem pracę na temat rola i znaczenie stanowiska błogosławionego Jana Pawła II na drodze Polski do Unii Europejskiej. I przy tej okazji oczywiście zapoznałem się z wszystkimi dostępnymi w Polsce pracami na ten temat, a wkład ogromny wnieśli to profesor Krajewski, profesor Sujka i obecny tutaj mój przyjaciel profesor Czaja. Wystąpienie swoje chciałbym oprzeć o osobiste doświadczenie z 13 spotkań z Janem Pawłem II, a był to szczególny okres, bowiem w czasie, kiedy pełniłem obowiązki wicemarszałka i marszałka Sejmu, a więc lata 90-97, Polska znajdowała się w szczególnych okresie. Po pierwsze, to był problem przygotowywania konstytucji
obecnie obowiązującej 2 kwietnia 97 okres dążenia do ratyfikacji konkordatu zawartego między rządem Polski a Stolicą Apostolską i wreszcie realizacją wniosku Polski z 1995 roku o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. I w tych wszystkich kluczowych sprawach, którymi w sposób szczególny interesował się Jan Paweł II, przypomnę chociażby preambułę do naszej konstytucji, chociażby problem bardzo skomplikowany w tym czasie ratyfikacji konkordatu i także przyszłej konstytucji europejskiej. To było przedmiotem spotkań i w Watykanie i w rozmów z samym Janem Pawłem II. Po raz pierwszy zetknąłem się z Janem Pawłem II w problemach prawno-państwowych w 1987 roku, kiedy Polska znajdowała się w skomplikowanej sytuacji na Światowym Kongresie Adwokatury w Rzymie. Wtedy wygłaszałem referat w imieniu polskich prawników na temat kontrola nad stosowaniem prawa. Chodziło nam wtedy o to, żeby wprowadzić kontrolę instytucjonalną, więc mówiliśmy wtedy o potrzebie utworzenia Trybunału Konstytucyjnego, mówiliśmy o instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i wtedy byłem ciekawy, jakie stanowisko wobec Światowej Adwokatury zajmie Jan Paweł II. W czasie tego spotkania oczywiście dominowały problemy natury prawnej, tworzenia prawa, przesłanek, zasad, a także oczywiście odniesienia do stosowania prawa i nadrzędności tego prawa w stosunku do zasad, mianowicie, które były różnie pojmowane w różnych państwach. I to było niezwykle ważne doświadczenie, bo tam znalazły się odniesienia wprost do stosowania prawa w Polsce. A przypomnę, że przecież byliśmy po okresie jakże ważnym stanu wojennego, istotnych przemian i wtedy bez przesady. Cała światowa adwokatura interesowała się tym, co będzie dalej w Polsce, jak my jako prawnicy zachowamy się do końca i czy rzeczywiście odegramy istotną rolę. Tak się stało i to dobrze. Panie i panowie, jeżeli chodzi o rolę Jana Pawła II w procesie integracji europejskiej, to można podzielić to na kilka okresów. Pierwsze to wizja papieża Europy, drugi okres to już odniesienie się bezpośrednio do Unii Europejskiej, trzecie odniesienie się do Polski jako państwa, które wstępuje do Unii Europejskiej, no i wreszcie jego wizja narodów środkowoeuropejskich i ich wniosków o przyjęcie do Unii Europejskiej. Zagadnienie bardzo istotne w polskich warunkach w latach 90. to był problem podnoszony często i później, mianowicie takiego ostrożnego, a czasami krytycznego problemu, to znaczy podchodzenia do naszej inicjatywy wejścia do Unii Europejskiej. Ja pamiętam również za zrzuty we własnej partii, bo byłem od początku zwolennikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale nie bezkrytycznym. W spotkaniach w Parlamencie Europejskim, a wówczas przewodniczącym był przyjaciel Polski, Klaus Hensch, wielokrotnie dyskutowaliśmy o problemach polsko-niemieckich w ramach przyszłej Unii Europejskiej i wtedy oczywiście pokazywałem te problemy, które Polska powinna stawiać na tej drodze i które są dla nas istotne, ale często nadinterpretowano albo źle interpretowano pojęcie czy wypowiedzi Jana Pawła II. Niektórzy oczywiście politycy, a często w Europie słyszało się takie zarzuty,
czy Kościół powinien wprost ingerować i zajmować się budowaniem wspólnej Europy na forum. I wtedy odpowiedzi na to pytanie udzielił Jan Paweł II na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 11 października 1998 roku. Wówczas Jan Paweł II powiedział, czyż Kościół mógłby nie interesować się budowaniem Europy, skoro od stuleci żyje pośród tworzących się narodów, które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostaje elementem kulturowej tożsamości. Do tego zagadnienia, a także innych, nawiązał papież we Włocławku w przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego, a było to 7 czerwca 1991 roku. Wówczas papież powiedział, tak ważne staje się dzisiaj to wszystko, co służy budowaniu i umacnianiu zaufania jednoczącej się Europie i co mogłoby przeciwdziałać zastępowaniu starych podziałów nowymi formami izolacji. Obok takich podstawowych wartości porządku społecznego, jak neutralność ideologiczna, godność człowieka jako źródło praw, prymat osoby przed społeczeństwem, szacunek dla demokratycznie uznanych norm prawnych, pluralizm struktur społecznych, trzeba dziś także podkreślić ważność takich postaw i dążeń, które wydają się szczególnie potrzebne na samym wstępie powstawania nowego, sprawiedliwego świata i nowej, niepodzielonej Europy. Chodzi zwłaszcza o wypracowanie i na wschodzie, i na zachodzie wizji Europy jako duchowo-moralnej całości, wymaganej właśnie jako całość rozwoju i gwarancji bezpieczeństwa. Mówił dalej papież, chodzi o umiejętność budowania porozumienia w wymiarach także regionalnych, o wysiłek w kierunku przełamywania historycznych uprzedzeń i lęków, likwidowanie takich pozostałości po życiu w społeczeństwach zamkniętych, jak wybujały nacjonalizm, nietolerancja. Chodzi o myślenie o przyszłej Europie mimo zaskakującej niezwykłości politycznego przede wszystkim wymiaru wydarzeń, także jako o kontynencie kultury. Chodzi wreszcie o umiejętność dostrzegania z wdzięcznością wszystkich inicjatyw i dowodów międzynarodowej solidarności, które sprzyjają dziś dziełu duchowej i gospodarczej integracji Europy. Chciałbym także podkreślić, że papież wygłosił bardzo ważne przemówienie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego, a mianowicie chodziło wtedy o projekt Konstytucji Europejskiej. Papież powiedział, nowy porządek prawny, aby rzeczywiście służył pomnażaniu autentycznego dobra wspólnego, musi uznawać i chronić te wartości, które stanowią najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego. To on właśnie zagwarantował i wciąż gwarantuje Europie szczególne miejsce w dziejach cywilizacji. Wartości te stanowią najbardziej charakterystyczny dorobek intelektualny i duchowy, który ukształtował tożsamość europejską na przestrzeni wieków i należą do skarbca kultury tego kontynentu. Przypomniał papież, że przy innych okazjach mówił o tym, że chodzi tu o godność osoby, świętość życia ludzkiego, centralnej roli rodziny opartej na małżeństwie, wagi wykształcenia, wolności myśli, słowa oraz głoszenia własnych poglądów i wyznawania religii, o ochronę prawnej jednostek i grup, współpracę wszystkich na rzecz wspólnego dobra, pracy pojmowane jako dobro osobiste i społeczne,
władzy politycznej pojmowanej jako służba podporządkowanej prawu i rozumowi, a ograniczającej prawa osoby i narodu. 29 października 1990 roku w czasie generalnej audiencji Ojciec Święty powiedział: oblicze Europy zmieniło się i nadal stopniowo ulega przekształceniu. Jesteśmy narodem, który ma szczególny, odnosiło się do Polaków, wkład w te przemiany. Nasze wysiłki nie poszły na marne i dzisiaj zbieramy już owoce. Jednakże nowe sytuacje wymagają nowych postaw, które rodzą się ze spokojnych przemyśleń. Winniśmy wzmacniać naszą tożsamość narodową. Nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie. Winniśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie są nasze domy i miejsca pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszej kultury i nauki, ale nie możemy też zapominać, że należymy do wielkiej wspólnoty narodów, że korzystamy ich z dorobku i osiągnięć. Odnosząc się do miejsca Polski w Unii Europejskiej, w czasie wystąpienia w polskim Sejmie Jan Paweł II mówił: przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę jeszcze raz wyrazić swoje uznanie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnie wysiłków, których celem od chwili odzyskania suwerenności jest poszukiwanie i utrwalanie należnego i bezpiecznego miejsca Polski w jednoczącej się Europie i świecie. Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską, mówił papież, jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza w umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Słuszne jest dążenie do tego, aby Polska miała swe należne miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych strukturach Zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturowe, swoją niezbywalną tradycję historyczną związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polska nie może się wyzbyć. Stając się członkiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków. W przemówieniu do uczestników narodowej pielgrzymki, która miała miejsce w dniu 19 maja 2003 roku, papież powiedział: wiem, że w Polsce jest wielu przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kultury i religijnej tożsamości naszego narodu. Podzielam ich niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić, że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski, Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków.
Polska potrzebuje Europy. W czasie jednych z swoich wystąpień, kiedy był problem podnoszony, no, że Polska dopiero ma wejść do narodów Europy, papież powiedział, że my byliśmy i jesteśmy w Europie i nie potrzebujemy do Europy wchodzić. Panie i panowie, chciałbym podkreślić, że ta ogromna wiedza, doświadczenie i przemówienia papieża, których na temat Unii Europejskiej jest ponad 100, to jest ogromny materiał nie tylko na dziś, ale na całe dziesięciolecia i można w każdej chwili porównać to z tym, co dzisiaj się dzieje, jak wygląda Unia Europejska i nasz udział i jak wygląda również między innymi Solidarność Europejska w naszym pojmowaniu, w tym, co się dzieje. Ja chciałbym tylko powiedzieć na zakończenie, że o swoich doświadczeniach, a także o roli naszego papieża błogosławionego Jana Pawła II z okazji beatyfikacji wydałem książkę, która do dnia dzisiejszego doczekała się 3 wydań, a wstęp między innymi był uprzejmy napisać obecny tu ksiądz arcybiskup Nuncius, za to oczywiście byłem wdzięczny, a z okazji przewidywanej zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II łącznie z Palotynami przygotowujemy specjalne 4. wydanie. Dziękuję za uwagę.